Cześć, witam Was w recenzji telefonu Samsung Avila z GPS-em. Powiem trochę o tym telefonie. No, telefon jest bardzo dobry. Korzystam z niego jakieś już 2 lata, może więcej, i jest on po prostu boski. Obudowa, plastik, tylko tutaj może jest może metalowe. To jest oczywiście plastik i mamy tutaj mapę. Mapę naszego świata, ale jest porysowany, więc nie widać. Ten telefon ma 3,2 megapiksele aparatu, więc bez nie lampy. Jest to, no, bez lampy, podpowiedział mi tu. Ma 3 przyciski: odbierz, cofnij i odrzuć. Ma przycisk zablokuj, inaczej go nie uruchomimy, jak widać, no po prostu nie działa nic. Możemy jedynie tym przyciskiem. Mamy też opcję włączania po wpisaniu znaku. Niestety ja nie włączyłem tej opcji. Czekajcie, bo mnie tu wyłączyło. Ok. Ten telefon, jego kamera tak wygląda, z czego więcej vlogów z tej kamery jest. Klawiatura oczywiście taka. Że SMS-y można mieć normalną klawiaturę, czyli tak jak w większościach telefonów firmy, na przykład Nokia itd. Albo QWERTY. No. I tu jest teraz QWERTY. Jest to najlepsza klawiatura napisania, na przykład napiszę lubię, ojej, lubię, ojej, PDA, cyk i. No to nie napisałam dobrze, ale jest git. Dalej powiem trochę też o aplikacjach. Aplikacje przyjmuje tylko Java, ponieważ ten telefon nie posiada Androida. Ja mam takie aplikacje, czyli Gmail, Meet SSH, czyli klient SSH. Opera Mini, Gadu Gadu, Besword, czy jakaś taka gra, Heya GG 2.0, Monopoly World, Beta Info, Heroes Lore, Brain Challenge i Google Maps. Pokażę Wam GPS-a w tym telefonie. Jest bardzo korzystny dla mnie i bardzo się przydaje. Jesteśmy gdzieś dalej. No to tak. Ja akurat znajduję się u Defabixa, więc moje położenie jest automatycznie określone. Ostatnio byłem bardzo daleko. Teraz Wam pokażę. Czekaj. Nie tutaj. No tak, byłem w Kawlach. W drugą stronę. Tak. Zaraz. Gdzie ja tu pokazuję? Ja się pomyliłem. Tu byłem. Tu. Zaraz przybliżę. O. Bardzo ładnie to wygląda na tym aparacie. Wyjdźmy więc z tego. Ten telefon ma no, radio wbudowane. Przeglądarkę. W której bardzo słabo chodzi internet. Powiedzmy, wejdźmy na onet.pl. Powiedzmy, że tak sobie włączymy i pełny ekran. No, pokażę trochę bliżej, przybliżę. Jak widać, tu go wyszukuję. Widać. Po iluś tam sekundach jest to niekorzystna dla mnie przeglądarka. Korzystam jej tylko jak jest coś potrzebne. Na przykład mam włączone Opera Mini itd. Kontaktu Wam nie pokażę, ponieważ mam tam prywatne dane, których nie możecie ujrzeć. Posiada ten telefon 3 pulpity. Taka odtwarza
piosenki. Jest to bardzo głośne piosenki, daje ten telefon też. I właśnie mamy taki odtwarzacz. Ja mam tu niektóre widżety z właśnie tych, z tego. To jest bardzo się przydaje. Takie coś jak AccuWeather, zawsze się dowiaduje, jaka będzie pogoda dzisiaj. Tak. Klawiatury wszędzie, no. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym telefonie? Do... Bateria ma... 37? No, wytrzyma ten telefon... No nie ma, 300 V. Jest to bardzo dobrze. Ja mam kartę z Hei. Z czego było widać przed chwilą. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ma tu dwa przyciski, czyli... Na ile oceniasz ten telefon w skali do 5? W skali do 5? No to 5 na 5, ponieważ nie ma żadnych wad. To odczytywanie wiadomości, jak dostajemy na przykład wiadomości... no właśnie, dostałem wiadomość, że moja prędkość internetu w telefonie została zmniejszona. Już teraz odnów usługę z pełną prędkością na 30 dni. Też sprawdzimy, ile mam na koncie. I ogólnie, czemu mi zmniejszyli prędkość na moim telefonie? Tak, dobra. No mów dalej. No co, jakieś pytania? Według mnie ja oceniam ten telefon na